Ubiegłym roku, po kilku latach zawieszenia, reaktywowana została Rada Polonii Świata, koordynująca działalność naczelnych organizacji zrzeszających Polonię w 32 krajach świata. Na temat historii Rady Polonii Świata oraz jej teraźniejszych celów z przewodniczącym Rady Janem Cytowskim rozmawia Anna Łabieniec. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Pana Jana Cytowskiego, przewodniczącego Rady Polonii Świata. Witam Panią, witam Państwa. Panie Janie, minął już rok, odkąd został Pan wybrany do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Rada Polonii Świata jest porozumieniem polonijnych najważniejszych organizacji światowych. Proszę nam przybliżyć okoliczności jej powstania. Z całą przyjemnością, może zanim zacznę mówić o Radzie Polonii Świata, chciałbym tylko może wspomnieć, że poza granicami Polski żyje w tej chwili prawie 20 milionów Polaków lub osób przydających się do polskich korzeni. Stąd po prostu emigracja z Polski zaczęła się bardzo dawno. W Stanach Zjednoczonych to jest 400 lat, w Kanadzie 150 lat temu. I Polacy rozproszeni po całym świecie tworzyli organizacje polonijne. Po pewnym czasie doszli do wniosku, że dobrze by było, gdyby te wysiłki w jakiś sposób skoordynować. I tak powstała koncepcja zjednoczenia polskich organizacji i Rady Polonii Świata. Pierwsza taka naprawdę istotne spotkanie, pierwsze istotne spotkanie odbyło się w Waszyngtonie w 1975 roku, kiedy przedstawiciele największych skupisk polonijnych i organizacji tych parasolowych spotkali się i wtedy zresztą zlecono Kongresowi Polonii Kanadyjskiej zorganizowanie Światowego Zjazdu Polonii. Ten Światowy Zjazd Polonii odbył się w 1978 roku. Było to wydarzenie na skalę międzynarodową. Było prawie 170 delegatów z 18 krajów w nowo otwartym Sheraton Hotel w Toronto i z udziałem wielu przedstawicieli świata polityki. Byli przedstawiciele przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Kanady. To jest uważane za kongres założycielski Rady Polonii Świata. W latach 70., kiedy Rada Polonii Świata powstawała, jednym z jej zadań było zjednoczenie sił Polonii w walce z komunizmem. Jakie zadania stoją przed Wami w tej chwili? Okresy działalności Rady Polonii Świata można podzielić, że tak powiem, na dwa etapy. Pierwszy do 1989 roku i po 1989. Jeśli chodzi o ten pierwszy okres, zresztą w ogóle założenie powstania Rady Polonii Świata w tym okresie, to było głównie walka o suwerenną Polskę, o Polskę bez komunizmu, o Polskę demokratyczną. W tym okresie organizacje polonijne i Rada Polonii Świata skupiała się przede wszystkim na pomocy, koordynacji pomocy materialnej Polsce, na pomocy polskiej opozycji, na tym, żeby w Polsce ludzie jednak odczuwali tę pomoc płynącą z zagranicy. I to jest, wydaje mi się, jakaś taka najistotniejsza rola do 1989 roku. Po 1989 roku, po tak zwanym odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przed Radą Polonii Świata stanęły inne zadania. Co wtedy? Wiele osób w tym czasie twierdziło, że dalej Rada Polonii Świata może nie ma sensu istnienia. Jednak odezwały się głosy rozsądku, że jednak mimo wszystko Polska może jeszcze bardziej po tym okresie potrzebuje pomocy, szczególnie Polonii, tej Polonii wpływowej, bo musimy pamiętać o jednym, że im lepsza jest pozycja Polonii i Polaków zamieszkałych poza Polską, tym lepiej możemy pomóc w krajach zamieszkania Polsce. Tak zresztą wtedy też było. Takim jednym z zasadniczych elementów, który Polacy podjęli, Polonia podjęła, to była sprawa wstąpienia Polski do NATO. Jak Państwo może wiecie, Polska była jednym z pierwszych krajów, które dość szybko wstąpiły do organizacji NATO, a odbyło to się głównie dzięki bardzo silnemu lobbingowi Polonii amerykańskiej, Polonii kanadyjskiej i całego, po prostu całej Zjednoczonej Polonii. Następną taką ważną sprawą to była sprawa negocjacji polskich długów. I tutaj rzeczywiście Polonia też odegrała, szczególnie Polonia amerykańska, istotną rolę. No i ostatnia sprawa to była sprawa rzeczywiście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tutaj też Polonia miała swój wkład, chociaż myśmy zawsze sobie rezerwowali prawo do wyrażenia opinii, że tak naprawdę o tym wszystkim decydują Polacy nad Wisłą. Od lat Polska jest w NATO, od lat jest w Unii Europejskiej. Jakie są cele w tej chwili? Jakie cele stoją przed Polonią Świata w tej chwili? No więc, proszę Państwa, w tej nowej rzeczywistości zadania i rola Rady Polonii Świata, ja bym powiedział, że absolutnie nie straciła nic ze swojego znaczenia. Wydaje mi się, że jest dalej potrzeba koordynacji wysiłków organizacji
polonijnych na świecie, głównie w celu promowania Polski, głównie w obronie dobrego imienia Polski, Polaków i w ogóle w kształtowaniu jakiejś polityki historycznej Polski, bo wydaje mi się, że te sprawy rzeczywiście nie układają się najlepiej. Poza tym Rada Polonii Świata postawiła sobie również za zadanie pomoc mniejszym organizacjom i mniejszym krajom, szczególnie w krajach, w których ta Polonia nie jest liczna. Występowaliśmy już na przykład w obronie Litwy, jeśli chodzi o język polski, o pisownię nazwisk. Występowaliśmy również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przyspieszenie ewakuacji Polaków z Donbasu. Także jak Państwo widzicie, jest tych spraw, które na bieżąco można, że tak powiem, reagować, trzeba reagować na nie. Oprócz tego ja bym nawiązał może do tego, co działo się w ubiegłym roku. W ubiegłym roku przede wszystkim takim ważnym wydarzeniem dla Polonii było spotkanie polonijne z okazji kanonizacji Jana Pawła II. W Rzymie spotkała się reprezentacja kilkudziesięciu krajów. Był wspaniały koncert w Bazylice Santa Maria Maggiore. Było seminarium poświęcone życiu i działalności Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy oczywiście w mszy kanonizacyjnej Jana Pawła II w niedzielę, a następnie w poniedziałek była specjalna msza dziękczynna dla Polonii na placu Świętego Piotra, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Chciałam zapytać, jak układa się współpraca Rady Polonii Świata z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Wiem, że kilka miesięcy temu ministerstwo wystosowało taki plan, przekazało po prostu swoje propozycje na współpracę z Polonią na najbliższe lata. Krótko mówiąc, jakie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma plany co do nas? Rzeczywiście ta współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeszłości układała się różnie. W ostatnim okresie, w listopadzie, właśnie miałem okazję po raz pierwszy od wielu lat spotkać się z Ministrem Spraw Zagranicznych, z nowym Ministrem Spraw Zagranicznych, panem Grzegorzem Schetyną. I wydaje mi się, że odebrałem to jako pewien powiew klimatu zmian w stosunkach Polonia-Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przede wszystkim takim pozytywnym objawem było to, że na naszą prośbę o ewentualne przedłużenie konsultacji w sprawie dostarczonego nam wcześniej rządowego programu współpracy z polską diasporą na lata 2015-2020 uzyskaliśmy prawie dwumiesięczny okres przedłużenia do grudnia. I tutaj może warto powiedzieć trochę o tym planie, rządowym planie współpracy z polską diasporą. Przede wszystkim no jest tam parę elementów, które żeśmy skrytykowali. Podstawowym z nich to jest sprawa pojęcia diaspora. Tutaj nie było żadnych właściwie różnic zdań. Wszystkie organizacje polonijne na świecie jednoznacznie powiedziały, że nie chcemy, aby nas nazywano diasporą. Zwłaszcza w kontekście tego, że pan minister Sikorski użył sformułowania, że za diasporę uważa się wszystkich tych, którzy dobrze Polsce życzą. I w tym momencie wydaje mi się, że ostro postawiliśmy sprawę, że chcemy być dalej Polakami mieszkającymi za granicą i Polonią. I tutaj chyba jednoznacznie wynika z tego, że Polacy mieszkający poza granicami Polski, ci, którzy po prostu w wyniku zmian ustrojowych znaleźli się poza Polską, to są Polacy mieszkający poza granicami. Jeśli chodzi o inne sprawy, które w tym planie rządowym były moim zdaniem marginalizowane i które podkreśliliśmy, to jest sprawa jakiejś zdecydowanej historycznej polityki polskiej. Właściwie trudno tam się dopatrzeć, pewne elementy sprowadzono głównie do elementów kultury. Myśmy podnieśli tam sprawę zachowania polskości, która jest dość łatwo interpretowana przede wszystkim jako zachowanie języka polskiego, ale również zachowanie naszych czczonych tradycyjnie świąt kościelnych, zwyczajów, przeniesienia pewnych tradycji rodzinnych. W każdym razie to są te elementy, które budują Polonię i budują polskość na emigracji. Te sprawy w tym rządowym programie były zupełnie zmarginalizowane. Dodatkową sprawą, którą poruszyliśmy, to jest to, że dobrze by było, gdyby ministerstwo większą wagę i skupiło się na współpracy z tymi organizacjami parasolowymi. Głównie chodzi tutaj o Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej, bo te organizacje przede wszystkim znają dokładnie potrzeby środowiska polonijnego, a poza tym no, odegrały znaczącą rolę w przeszłości i obecnie odgrywają, jeśli chodzi o życie w tym kraju. I naprawdę mogą zrobić wiele, żeby tej Polsce pomóc. Reasumując, można powiedzieć w ten sposób, że no, staraliśmy się przemówić do władz w Polsce, że tylko wspólnym wysiłkiem Polonii i władz w Polsce
możemy lepiej służyć Polsce, bo tak jak kiedyś na spotkaniu z Polonią świętej pamięci Jan Paweł II powiedział, że Polska jest ważna dla Polonii tak, jak Polonia dla Polski. I wydaje mi się, że to powinno być jakimś takim wyzwaniem dla nas wszystkich.